On Pierwiastek, radioaktywny na 106,7 oraz 107,2 FM. W dzisiejszym programie będziemy poruszali temat dotyczący słowiańszczyzny. Gościem moim, naszym, waszym jest Anna Rusowicz. Ania w Szkocji jest od ponad 8 lat. Zajmuje się działalnością kulturalną i społeczną. Prywatnie pasjonatka motocykli, kempingów i dzikiej natury, ale przede wszystkim słowiańszczyzny. O tej słowiańszczyźnie będziemy dzisiaj rozmawiać podczas naszej pierwszej godziny. Ania mówi o sobie, że jest tu po to, aby serwować ludziom chwilę szczęścia i uśmiech. Jeżeli chodzi o zawodowy aspekt życia Ani, to jest animatorem społeczno-kulturalnym, pedagogiem, organizatorem wydarzeń, szkoleniowcem, marketingowcem oraz filantropem. Karierę Ania rozpoczęła już na studiach, pracując w radiu w Olsztynie. Następnie w jej życiu pojawiły się liczne agencje eventowe, marketingowe i reklamowe. Życie zawodowe Ani to ciąg przeróżnych projektów i ciekawych realizacji, mocnych upadków i podwójnych wzlotów, jak sama to określa. Od 2015 roku Ania jest właścicielką i założycielką agencji eventowo-marketingowej Event Zone w Edynburgu. Ania, serdecznie dzięki za to, że jesteś z nami. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, witam. W dzisiejszym programie, tak jak już wspominałam i będę wam przypominała do znudzenia, podczas pierwszej godziny będziemy rozmawiali o kulturze słowiańskiej, bo jak się okazuje, z mitami i z historią słowiańską, pomimo tego, że wywodzimy się z tej części Europy, gdzie ta kultura powinna być zakorzeniona, mamy trochę na bakier. Zanim jednak o kulturze, obrzędach, obyczajach będziemy rozmawiać, Ania, ja chciałam zapytać, jaki jest twój ulubiony mit słowiański i dlaczego? O, od razu na bogato widzę. Wiesz co, myślę, że dobrze by było zacząć od kosmogonicznego mitu o stworzeniu świata. Kosmiczne jajo, słuchaj, bo według Słowian tak powstał świat. Jest to mit o powstaniu świata z kosmicznego jaja dokładnie, które to było zarodkiem pierwotnej Ziemi. Zrodzonym z prawa chaotycznego praoceanu, ponieważ na początku była tylko woda i niebo. I to jajo sobie tak leżało i wylegiwało się na drzewie. Bądź czasami wszystko zależy od mitu, bo mity też są wariantywne, jak i wszystko. Radio Salt. Słowiańszczyźnie, mogę tak zdradzić pokrótce. Wylegiwało się czasami na pierwotnej górze, ale ja się trzymam mitu, że było to jednak drzewo. I z rozbitych skorupek, bo w końcu się rozbiło, powstała Ziemia, oddzielając się od nieba i tak mniej więcej w bardzo wielkim uproszczeniu powstał świat. I tutaj od razu się pojawia hasło symbol, symbol jaja i symbol właśnie tego kosmicznego drzewa. Bo bardzo tutaj w słowiańszczyźnie, w całej obrzędowości bardzo, bardzo ważne są symbole. Bardzo ważne jest tak naprawdę wszystko, co robimy, jak mówimy. I na przykład takie jajo jest symbolem właśnie takiej życiodajnej siły, tak? Powstania życia. Podczas obrzędowości wiosennej, mieliśmy teraz jarygody u nas w Roslin. Nie wiem, czy widziałaś. Widziałam relacje na Facebooku. Właśnie odtwarzaliśmy ten mit i Słowianie niegdyś, na przykład tutaj taka ciekawostka, wierzyli, że malowanie jajek, właśnie to stąd, to jest takie pokłosie tego mitu, malowanie jajek powoduje, jest gwarantem trwania świata. Zaprzestanie malowania tych jajek spowoduje koniec świata, więc dzięki temu Słowianie tak mocno w to wierzyli, że do tej pory przetrwała ta tradycja i ja jestem bardzo z tego dumna, bo na pewno ty też malujesz jaja. Cały czas nie tylko... cieszę się, że to nie byłem ja tym razem. Cały czas nie tylko na Wielkanoc. Okej, okay. Nie wnikam, Marzenko. Drugim takim symbolem jest kosmiczne drzewo. Jest to symbol osi świata. Tak, Axis Mundi. To w ogóle nie jest tylko usławia. My wywodzimy się z ludów indoeuropejskich i to były też w różnych wierzeniach oczywiście. Wiele wierzeń miało
oś świata, która wyznaczała taki centralny punkt. I tak też postrzegano mniej więcej, oczywiście znowu bardzo duże uproszczenie, świat, który dzielono na trzy warstwy. I tak w korzeniach, tak jak wyobraź sobie drzewo, w tych korzeniach wielkich mieścił się świat chtoniczny, czyli Navia, to świat zawiadywany przez boga Velesa. Już mamy pierwszego boga. To ja może zanim usłyszymy dalej, tylko przeproszę i powiem, że mam obowiązek zagrania reklam. Okay. Zagram szybko reklamy i zaraz wracamy. To jest Polon Pierwiastek Radioaktywny. W studiu dzisiaj z nami Ania Rusowicz. Ania opowiada o Słowiańszczyźnie. Będziemy rozmawiać o obrzędach wiązanych z kulturą słowiańską. Przed przerwą na reklamę Ania mówiła o mitach słowiańskich. Zaczęła od mitu kosmologicznego. Mówiła o tym, że malowanie jajek daje ciągłość światu i dlatego Słowianie ciągle te jajka malują. Ja widzę, że Rysiu tutaj twarz radosna i zajęcie na... Na co? No na może łyka, na... Nie, teraz już wykopałaś dziurę, teraz proszę wskakuj do niej. Na co? Wskoczę do tej dziury w ten sposób, że być może uchwycę się na korzeniach drzewa, o których Ania zaczęła opowiadać. Dobra, no to jak zaczęłam, to może właśnie jeszcze tak powtórzę. Kosmogoniczny mit o stworzeniu świata, tak? Jajo wylegiwało się na drzewie, drzewo, mamy drzewo, podział świata na trzy części, czyli świat w korzeniach podziemny, tak? Świat chtoniczny, świat Velesa, czyli właśnie takiego jednego z bogów słowiańskich, boga magii na przykład, przysięgi, mądrości i wielu innych. Świat teluryczny, czyli ziemski, czyli kora. Tutaj znajdujemy się my jako ludzie, jako zwierzęta i jako rośliny. I świat niebiański, czyli uraniczny w koronie drzew, który to można nazwać wyrajem bądź rajem, po prostu zwyczajnym rajem również. Mieliśmy coś takiego. I tam też w tych konarach drzew znajdują się ptaki, które są symbolem, są nośnikiem dusz naszych przodków, bo Słowianie wierzyli w reinkarnację. I jedna z teorii mówi, że schodzą po promieniach słońca do nas, żeby się z powrotem inkarnować w obrębie naszego rodu. To jest bardzo, bardzo fajny obraz, taki idylliczny. Idealny. Idealny, tak. I tutaj mam właśnie tak, rozmawialiśmy wcześniej, że przyniosę trochę książek. Tych książek, możecie mi wierzyć na słowo, jest tutaj nie kilka, a kilkanaście, bym powiedziała. I to też nie jest jeszcze koniec, końca nie widać, a mi nie wystarczy życia, żeby je wszystkie przeczytać. I jest wiele książek różnych, które pojawiły się teraz na rynku i bardzo trzeba uważać, do jakich książek zaglądamy. Ja mam na szczęście bardzo dobrych nauczycieli ze strony polskiej, którzy mnie wspierają i gdzieś tam zawsze korygują, ewentualnie jak kupię właśnie jakiegoś tak zwanego gniota. Ta książka gniotem nie jest, nie wiem, czy my to nagrywamy, czy nie, że można pokazać ją. Tak, jeżeli wejdziecie na facebook.com/polonaudycja, to jesteśmy, tam możecie sobie zobaczyć nasz live feed i tam możecie zobaczyć książki, które są tutaj pokazywane. Więc jest to książka Radiowskiego Drzewo, mity słowiańskie i inne opowieści. Książka jest dedykowana, powiedzmy, dla dzieci, ale ja się bardzo dobrze w niej bawiłam. Jest świetnie wykonana przede wszystkim i też jest w formie audiobooka, gdzie doskonale słucha się go. Jest też przepiękna muzyka do tego, świetna aranżacja, także bardzo, bardzo polecam. Jako oczywiście... Też można się przyczepić do treści, bo wiadomo, że no każdy autor ma swoją własną wizję. Jednak bardzo polecam, jeżeli ktoś nie zna, a chciałby poznać, to jest dobry początek, jeżeli chodzi o mity i tutaj o właśnie całej kosmogonii, kosmologii, o powstawaniu świata, o mitach. Polecam taką bardzo starą książkę. Mi się udało, to już jest prawie biały kruk.
Joanna i Ryszard Tomicy, Drzewo Życia, Ludowa Wizja Świata i Człowieka. Wiele ciekawych, fantastycznych rzeczy. Właśnie całe to kształtowanie się, jak to wszystko w ogóle rozłożone też na czynniki pierwsze, bardzo, bardzo lekkim, przyjemnym piórem napisana. I to chyba właśnie o to chodzi w poznawaniu tej historii, żeby zacząć od czegoś lekkiego i zaznajomić się z mitami, żeby chociaż sobie pokazać, jak ten panteon bogów tam wyglądał i jak te obyczaje się tak kształtowały. Zgadza się. Z Anią będziemy rozmawiały o mitach i o rąbkach historii po krótkiej przerwie, po przerwie muzycznej. Będziemy również poruszały temat tego, jak doszło do powstania Grupy Słowian w Szkocji, zatem zostańcie z nami. Jeżeli macie jakieś pytania do naszego gościa, wpisujcie je na polonie facebook.com/polonaudycja pod wideo. W studiu mamy dzisiaj Anię Rusowicz, człowiek orkiestra. Od ponad 8 lat zajmuje się działalnością kulturalną i społeczną. Uwielbia kempingi, motocykli, dziką naturę i obecnie, właściwie przede wszystkim, słowiańszczyznę. Rozmawiamy o mitach, rozmawiamy o tych początkach powstania świata, jak to wyglądało. Ja pytałam o te mity, bo za pomocą opowieści jestem w ogóle osobiście wielkim fanem historii opowiadanych przez ludzi, przekazywanych przez pokolenia i uważam, że dzięki opowieściom możemy zachować właściwie rąbek historii. Jednak wydaje mi się, że ta słowiańska mitologia nie zachowała się najlepiej, a bynajmniej mam takie wrażenie i być może to jest moja własna niewiedza, że jest znana dosyć słabo. Bez trudu, i to się pamięta jeszcze z czasów szkolnych, możemy mówić o mitologii greckiej czy rzymskiej, powstanie Rzymu, Zeus, a jakoś tak słabo o tej mitologii słowiańskiej, pomimo tego, że Adam Mickiewicz w Dziadach, nawet w Panu Tadeuszu, opowiada o historii, o obrzędach słowiańskich. Jan Kochanowski też w Nocy Świętojańskiej nawiązuje do tej obrzędowości słowiańskiej. I wydaje mi się, że jednak pomimo tego z tą mitologią jesteśmy na bakier. Jak myślisz, z czego to wynika? Czekaj, muszę sobie w głowie poukładać, bo tego... Tego było tutaj trochę. Tych wątków jest trochę. Wiesz co? Mogę troszeczkę się z tobą nie zgodzić, jeśli mogę. Oczywiście. Właściwie odkąd naukowcy podchodzą do mitów, do odkrywania mitów, do w ogóle tak tematu interdyscyplinarnie, no to jest nam dużo łatwiej próbować odtwarzać te mity, jak i właściwie poznać istotę, po co one były, dlaczego i jak to wyglądało, jak to mogło oczywiście wyglądać, bo wszystko wiadomo, że no, jest w trakcie badań. Ale mamy na przykład, właśnie na podstawie książek nawet ci powiem, mamy odkrycia archeologiczne. Przede wszystkim tutaj jest to taka nowość, jeżeli chodzi o wydania książek, i mam dwie, które też zostały mi polecone przez świetnych ludzi, właśnie rodzimowierców słowiańskich z Polski. Chcesz zobaczyć? Tak, chcę zobaczyć. W międzyczasie będę też pokazywała tutaj. Paweł Szczepanik, Słowiańskie zaświaty, wierzenia, wizje i mity. Proszę bardzo. Dziękuję. Jest tutaj też Kamil Kajkowski, mity, kult i rytuał o duchowości nadbałtyckich Słowian. Jest to doktor nauk humanistycznych, tak, w zakresie archeologii. To są dwie, świetne też wydanie. Oczywiście moja książka jest trochę pomazana, niestety, tamta też. Możesz sobie zobaczyć, jak ją dokładnie studiowałam. Wydawnictwo Triglav, które właśnie robi robotę. Kamil Kajkowski, wydawnictwo Triglav jest prowadzone przez, właśnie, przed rozmawiałyśmy o podcastach, pytałaś się o podcasty. Jest autorem, nie wiem czy dokładnie autorem, nie znam jakby, wiesz, ale wiem, że tam figuruje Igor Gurewicz i on ma świetny swój podcast o Słowianach, który polecam, i Igor też jest autorem książek. Głównie tutaj patrzę, mam akurat dla dzieci Igor Gurewicz, Borek i Bogowie Słowian. Z tego co wiem, to jest chyba syn właśnie Igora tutaj. I to jest właśnie taka mitologia dla dzieci. Zobacz też, jak pięknie jest wydana. To mi się kojarzy z książkami z dzieciństwa odnoszącymi się do kultury rosyjskiej. No, pamiętam, coś może w tym... rosyjskie baśnie. Radio Salt. To znaczy, no, chcesz zobaczyć? Ewentualnie. Radio Saltire.
Mam tutaj też Legendy Polskie Igora, mam jeszcze Borek i Legendarne Początki Polski, także tutaj można sobie jeszcze też przypomnieć trochę historii. Znalazłam też gdzieś zupełnie przypadkiem Legendy Polskie, Polskie Baśnie i Klegdy, tak? To na podstawie tego też możemy właśnie baśnie, podania różne w przysłowiach, tak? W tych rzeczach trzeba też szukać jakby słowiańszczyzny, więc mamy archeologię, mamy historię mediewista, mamy tutaj w ogóle, to jest absolutna Biblia, Aleksander Gejsztor, mitologia Słowian, także to jest kolejna, tak? Jakby kolejny dział. Mamy jeszcze całą ludowość, kulturę ludową, na przykład, no ja wzięłam akurat, bo już nie miałam miejsca w samochodzie moim małym, ale są 3 tomy kultury ludowej Słowian Kazimierza Moszyńskiego. No i to jest kolejny dział, tak? To, czyli zobacz, ile mamy tutaj dyscyplin. Mamy również ludowość całą, tak? Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Adama Fischera. Adam Fischer też ma świetną książkę o ziołach, ale akurat jej nie mam, bo ma w formie PDF. Więc niestety nie jestem w stanie pokazać, ale właśnie rozmawiałyśmy też wcześniej o ziołach, że jesteś zainteresowana, więc jak najbardziej też polecam. Więc zobacz, znowu mamy, czyli mamy tak, archeologię, historię, jest religioznawstwo, językoznawstwo, tak? Etnologia, etnografia, folkloryści, wiesz, antropolodzy, kulturoznawcy, czyli podchodzimy do tego w końcu globalnie i z tych wszystkich źródeł możemy coś uzyskać, wyłuskać, a przede wszystkim komparatystyka, czyli religioznawcza, czyli porównywanie systemów mitycznych o charakterze symbolicznym, tak w największym skrócie, czyli w końcu właśnie tutaj u Gejsztora pierwszy raz usłyszałam o komparatystyce, gdzie w ogóle to była moja taka pierwsza książka, którą przeczytałam. Porównujemy się do innych mitów, bo wiele ludów miało mitologię, tak jak wspominałaś właśnie i tutaj też przejdę do drugiej części twojego pytania, zawiłego nieco. Czyli wiesz, porównujemy sobie i też wyłapujemy pewne rzeczy, pewne algorytmy, mówiąc kolokwialnie. Wspominałaś właśnie o mitologii Greków i Rzymian. I wiesz co, i świetnie, że... Czyli tak, no reasumując, mamy tych źródeł praktycznie od zarąbania, tak? A jeżeli chodzi o mitologię Greków i Rzymian, to bardzo dobrze, że ona tak naprawdę jest w naszym programie nauczania. Dlaczego? Dlatego, że ona pozwala nam zrozumieć mityczny model świata, tak? Czyli już jesteśmy zaznajomieni z tym, że było na przykład wielobóstwo, czyli politeizm, tak? Czyli posłowianie to politeizm, tak? Nie monoteizm, nie chrystianizacja, która nastąpiła później, a pogaństwo słowiańskie, tak? Więc na przykład dzięki temu w głowie nam się mieści, że mogło być kilku bogów i to wielu bogów i to naprawdę dużo, więc to. I taki mityczny model świata stanowi oczywiście o powstaniu świata, kosmosu, tak, jednostki i społeczeństwa, ale też to nie jest tylko zbiór mitów, ale też taki system porządkujący myślenie, na podstawie którego właśnie Słowianie opierali swoje życie praktycznie, tak? I żyli według tego. Więc tak naprawdę to też ma znaczenie. I co jeszcze było w pytaniu? Aha, wspominałaś o Mickiewiczu, o Kochanowskim. Ja jeszcze będę rzuciła Rejmonda Chłopów, bo tam można wiele właśnie z takiej... Ludowości. Więc właśnie, to są kolejne... Zobacz, mamy to na języku polskim na przykład, tak? Tylko wystarczy czytać między tak zwanym wierszem. Jednak należy pamiętać, że nie są to źródła historyczne, tylko twórczość poetycka. Ja uwielbiam Mickiewicza, kocham romantyzm, to jest mój najukochańszy z najukochańszych. I ja na przykład, będąc małym dzieckiem, uczyłam się na pamięć jego wierszy, i gdzieś tam mi chodziło po głowie, wiesz, że ale co to znaczy, dlaczego ja to mówię, ale co to jest, o co tu chodzi? I ja zaczęłam w ten sposób wnikać, chodzić do biblioteki i gdzieś tam, wiesz, ja w ogóle wnikałam, w ogóle wnikałam
bardzo w to, co, z czego wynika, tak, że właśnie ciąg przyczynowo-skutkowy, wszystko ma znaczenie. Mogę ci na przykładzie ostatnio świeczek powiedzieć, na przykład, tak, jak pamiętasz, że miałam taki epizod ze świeczkami, na które niestety nie mam czasu, ubolewam, bo są świetnym, świetnym spędzeniem wolnego właśnie czasu. I na przykład właśnie ucząc się o tych świeczkach, mówię, przecież jest hasło granie warta świeczki. Wiesz, dlaczego na przykład takie hasło jest? Nie. A no właśnie, bo niegdyś siedziano w tych chałupach, palono świeczki, a świeczki były drogie, no były na wagę złota praktycznie. No a większość czasu spędzano w polu, bo no, też Słowianie byli społeczeństwem agrarnym, czyli rolniczym, tak, jakby życie porządkowało. No w każdym razie pod koniec dnia wtedy mieli czas na siebie, dla siebie i grali w karty. I jeżeli gra była nudna, nieciekawa, to była niewarta spalonej świeczki. I ja tak, od tego to się u mnie wszystko zaczęło. I zaczęłam tak wnikać i tak, to były takie począteczki moje. I tak wnikałaś, że powstała grupa Słowian w Szkocji. Częściowo już odpowiadasz na to, co chciałam zapytać, ale skąd ten pomysł? No i jak się, wyjaśniłaś już trochę, jak się zaczęło twoje zainteresowanie całą słowiańszczyzną, ale skąd Radio Soul Tire. Cześć, tu Marzena Farana. No to też właśnie jest trochę takie zawiłe, bo to jest proces długoletni. To nie jest tak, że ja sobie nagle, a dobra, będę miała grupę i będę teraz Słowianką. Przede wszystkim jestem z wykształcenia kulturoznawcą, tak? Więc kultura, folklor, to wszystko mnie zawsze interesowało i fascynowało, jak i właśnie wszelkie wiersze, wszelkie książki, które miałam okazję czytać, zawsze mnie intrygowały. No ale nie miałam na to czasu, bo jak wiesz, byłam bardzo zapracowaną osobą, ciągle w trasie i na koncertach. Więc w końcu nadszedł czas pandemii. Jeszcze przed pandemią miałam taką dwuletnią podróż duchową, bo w końcu stwierdziłam, dobra, ja muszę wyluzować i muszę zająć się sobą tak naprawdę, bo to jest ten właśnie czas. Wejść w siebie, wniknąć w siebie, bo chciałam odkopać ten korzeń po prostu tak zwany. I przeżyłam podróż duchową, chwytałam się różnych kultur i różnych wierzeń. Była nawet joga kundalini, był buddyzm i jeździłam do centrum buddyjskiego tam za bordersami. Samiling, tak? Tak, tak. I tam bardzo, bardzo wysiadałam dużo czasu. Ja wtedy w ogóle nie rozmawiałam z ludźmi. Był taki okres u mnie w życiu, że przez 2 lata w ogóle nie rozmawiałam z ludźmi. Tyle, co oczywiście musiałam gdzieś tam w pracy. I właśnie to buddyści tak naprawdę mnie wysłali do mojego korzenia. Wracaj tam, masz Słowian i tam się kop, bo tam to jest twoje. I ja dzięki tej podróży takiej właśnie różnej, można powiedzieć ezoterycznej, gdzie właśnie tutaj w świecie rodzimowierców jest to troszeczkę piętnowane, tak to mogę ująć kolokwialnie. Jednak właśnie ta podróż pozwoliła mi na to, że jak trafiłam do tego korzenia, to wiem, że to jest moje, że tam to moje nie było. Świetnie było przeżyć, świetne, każda ta droga była cudowna, dlatego że po pierwsze otworzyła mi oczy na reinkarnację na przykład, tak, o której wcześniej jakby nawet nie wnikałam, nie wiedziałam i wiedziałam, że coś takiego jest, ale nie miało to dla mnie sensu logicznego. Jakby te etapy wszystkie spowodowały, że dla mnie po prostu otworzyły się wrota i ja poczułam to w tym flaku tak zwanym w środku, że to jest na pewno moje, że i tu zaczęły mi się właśnie różne takie dziwne historie odpalać, gdzie wiedziałam, że tak, idę w dobrą stronę, bogowie mnie prowadzą i jest tak, jak powinno być. No i odkopuję też korzeń rodzinny, gdzie to jest właśnie dla mnie teraz takim priorytetem. Miałam teraz w planie jechać właśnie na Ukrainę, no niestety do Ukrainy niestety nie wyjdzie, jednak tam właśnie są moje korzenie i zamierzam kiedyś tam trafić, nie? Więc to taki mój początek. No i w końcu pandemia, usiadłam i mówię, a to teraz jest czas na książki, które leżą i do mnie się uśmiechają od lat. No i tak się zaczęło. I jak zaczęłam czytać, kopać, to jeszcze do kultury doszła chyba wiara. Tak można to nazwać wtedy. Chyba mówię, bo to było jakby z perspektywy przeszłości, nie? Że tak sobie myślałam, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To nie jest tylko kultura. Tutaj też ja w to wierzę. To ma dla mnie logiczny sens. Ręce i nogi. Właśnie ten ciąg przyczynowo-skutkowy. No i tak też się stało. No 3 lata temu
3 lata temu postanowiłam zrobić taką mini kupałę, powiedzmy, trzy dziewczyny się spotkałyśmy, w Justynka, która wróciła już na stałe do Polski, i Madzia, która robiła też nam zdjęcia, taką właśnie zrobiłyśmy sobie i sesję fajną zdjęciową, ubrałyśmy się na biało, właśnie tak, żebyśmy poczuły ten klimat. W Roslin zresztą też to było, w takim właśnie magicznym, newralgicznym miejscu, można powiedzieć, jako miejsce, tak, poszukiwać Świętego Graala, chyba przez film Kodu Da Vinciego. Tak. No więc jest to miejsce wycieczek i podróży. Natomiast właśnie tam, na tej kupale, już poczułyśmy to ciałem i duszą. No i później była następna kupała. No i właśnie zaproszeni goście stwierdzili, to było w St. Andrews, też pogańskim miejscu, z kolei u druidów w Gościnie, no bo takie mamy, jesteśmy w Szkocji. No i tam w ogóle było dużo magii, dużo różnych rzeczy. Każda z nas to czuła. Też to było babskie spotkanie jeszcze wtedy. No i właśnie dziewczyny stwierdziły, Anka, no nie ma na co czekać. Tutaj ci już między palcami wszystko wychodzi. Po prostu załóż grupę i działaj, bo jest sens, bo będziemy przyjeżdżać i z chęcią posłuchamy sobie. No i ja wtedy mówię, aha, no dobra, to ja sobie będę dzięki temu będę mogła usystematyzować swoją wyczytaną, nabytą wiedzę, bo będę to na przykład komuś przekazywać powtarzając. Uczę się też, tak? No i tak zaczęłam właśnie nawiązywać kontakt najpierw po stronie polskiej, bo no tutaj no, jesteśmy jedną z nielicznych grup poza granicami kraju. Najpierw właśnie wywęszyłam, że w okolicach Londynu jest Zadruga Korzenie, którą pozdrawiam serdecznie. Wtedy jeszcze był tam Mściwój Żercą, który się przeprowadził już na stałe do Warszawy i teraz jest od strony polskiej, po stronie polskiej. Został tutaj Jarek, który też jest Żercą, też pozdrawiam serdecznie. No i w międzyczasie po naszych plonach powstała jeszcze kolejna gromada z Heda w Manchesterze. Z kolei oni też są odtwórcami, tak? Też ich pozdrawiam serdecznie, też świetna ekipa. I nawiązaliśmy ze sobą kontakt, jest jeszcze teraz Rafał, który w okolicach Baw robi obrzędy. Właśnie miałam jechać na Majik, ale samochód mi się popsuł, jak zwykle, więc nie dojechałam do nich. I nawiązałam kontakt właśnie z rodzimowiercami słowiańskimi po stronie polskiej, którzy właśnie mnie prowadzą, którzy mnie uczą. Ja o każdej porze dnia i nocy dzwonię praktycznie do nich, bo mam jakieś olśnienie i pytanie. No i tak właśnie dowiedziałam się, że jest na przykład stado, święto, które raz w roku oni organizują. Jest wiec rodzimowierczy, który też jest organizowany, i jest coś takiego jak kwartalnik Gniazdo. Pięknie wydane, świetny format, możecie też właśnie sobie zobaczyć. I właśnie miałam akurat przyjemność napisać felieton mały o moich początkach, co może być takim dopełnieniem, polecam przeczytać, bo właśnie zamówiłam kolejne gniazda, które przyjdą. Ja tutaj zamawiam sobie i na Advance, a później sprzedaję po prostu ludziom, którzy... Więc zachęcam, jest tu dużo różnych tematów. No i właśnie, no więc odkryłam, że to całkiem nieźle prosperuje po stronie polskiej. To dlaczego ma też tutaj jakby nie dochodzić ta wiedza cała ich do nas, bo przecież my też jesteśmy Polakami. Oczywiście jest niezwykle trudno prowadzić obrzędy na ziemi nie naszych przodków, no ale jednak staramy się i z mniejszym lub większym skutkiem nam po prostu wychodzi. I o tych obrzędach z Anią będziemy rozmawiać już po przerwie. Czy to będzie przerwa muzyczno-reklamowa, czy tylko reklamowa? W dzisiejszym programie gościem jest Anna Rusowicz, która opowiada o obrzędach związanych z słowiańszczyzną. Skupiamy się na tym, jak najlepiej nauczyć się obrzędowości, nauczyć się o mitologii. Ania opowiadała o tym, jak powstaje świat, opowiadała trochę o mitach słowiańskich. Opowiedziałaś świetnie o tym, jaką miałaś osobistą podróż i co cię zawiodło do tego, żeby stworzyć grupę Słowian w Szkocji, z kim nawiązałaś kontakty i zaczęłaś wspominać o niektórych obrzędach słowiańskich, i takim jednym ze sposobów na uczenie się tej mitologii słowiańskiej są właśnie obrzędy, które do dziś kultywujemy, czasami nie wiedząc, z czym to się je i dlaczego. Najważniejszymi świętami, o których chyba wszyscy wiedzą, są te święta, jest święto Przesilenia i Równonocy. Dlaczego?
To może tak, przesilenia i równonoce to są najbardziej popularne, ale nie najważniejsze, bo każde święto było ważne, wręcz każde było najważniejsze, ponieważ właśnie tam, gdzie był, no i oczywiście obrzęd, tak? Obrzęd. A tam, gdzie był obrzęd, tam był zawsze jakiś mit, idąc ze właśnie wspomnianym Aleksandrem Geisztorem. I cóż to takiego znaczy? Oba te zjawiska porządkowały życie. Interpretowały rzeczywistość oraz wyrażały stosunek ludzi do przyrody. Nie? I teraz tak, w każdym obrzędzie odtwarzamy mit, który jest gwarantem trwania świata, tak jak wcześniej wspominałam, nie? Więc i tutaj tak, mamy istotę... To miałoby sens, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Malujemy jajkę i zapewniamy ciągłość świata. Dokładnie tak. I no, well done. I tak, i mit jest właśnie takim podstawowym elementem kultury, jej gwarantem stałości i trwania, tak? I w micie jest oczywiście zawarte opowieści o bogach, o ich życiu, o tym, jak powstawał świat, jasne, to właśnie o tym na początku najsampier rozmawialiśmy. I ja jeszcze tylko chciałam nadmienić, czym różni się obrzęd od imprezy, bo ja zapraszam teraz właśnie na obrzędy, a obrzęd nie jest imprezą, jest powiązany ściśle z rytuałami, z, no właśnie, z kultem, kultem solarnym, bo Słowianie postrzegali rok jako wędrówkę słońca od samych jego narodzin aż do śmierci i ponownego narodzenia, więc jest kult, tak? Mamy dużo rytuałów, jest to wydarzenie oparte o na podstawie rytu, czyli liturgii, tak? Czyli no i właśnie tych rytuałów. Mamy składanie ofiar bogom, mamy inkantacje, mamy śpiewy. Wszystko miało znaczenie. Właśnie na przykład podczas kupały mamy taki śpiew, który to jest głównym elementem i on, i na przykład w kulturze ludowej Słowianie uważali, że słowo śpiewane ma dwa razy większą na przykład moc niż słowo mówione. Więc i to jakby było elementem częścią składową fonosfery, czyli dźwięku ptaków, właśnie pląsów, czyli klaskania, tańczenia, mówienia, tak? Wszystko miało znaczenie w obrzędzie i to tym się różni to od imprezy. Jest to schemat, który trzeba zrealizować, żeby świat mógł dalej trwać. I to jest istota obrzędów, ogólna bardzo. I każdy oczywiście obrzęd ma jeszcze swoje znaczenie indywidualne. Także tak, jeszcze tutaj właśnie jako takie wprowadzenie to zaczęłam właśnie mówić, że Słowianie postrzegali rok jako tą wędrówkę słońca i był to rok, kalendarz słowiański był kalendarzem solarnym, czyli były święta doroczne, były też święta oczywiście rodzinne, ale właśnie głównie te doroczne powodowały to, że świat się kręci, koło raz ruszone już nie może zostać przerwane. Także teraz my będziemy obrzędować tutaj. Więc tak, no i obrzęd jest to, są to te święta doroczne i czynności obyczajowe, tak? Współwystępujące z kultem i rytuałem. Aha, jeszcze jeżeli chodzi właśnie o takie postrzeganie ogólne, no to Słowianie jeszcze ten rok dzielili na porę jasną i porę ciemną. I pora jasna, no właśnie, to też takie uproszczenie dosyć spore, bo to tylko tak możemy przypuszczalnie powiedzieć, jak to tam się znajdowało. Pora jasna była od równonocy wiosennej, czyli święta Jarych Godów, które już mieliśmy, czyli astrologiczny pierwszy dzień wiosny. I trwać będzie aż do równonocy jesiennej, czyli do święta plonów. I w związku z tym święto plonu będzie początkiem równonocy, początkiem pory ciemnej i potrwa aż do Jarych Godów. No i cała obrzędowość, najważniejsze te święta, to może tak pokrótce, po prostu tylko chyba nazwy wymienię, bo wiem, że czas nas goni. To rok zaczynał się od szczodrego wieczoru. Jest też teoria druga, że od Jarych Godów, w zależności od tego, kto jaką wyznaje teorię. I my się trzymamy tego, że zaczynał się od szczodrego wieczoru. Szczodry wieczór był w dniu przesilenia zimowego 21 grudnia. Wtedy to słoneczko budziło się po 3 dniach zimowego słońca stania i rodziło się na nowo, tak? I zaczynała się ta właśnie cała wędrówka, dlatego ma to dla mnie sens zaczynać od szczodrego wieczoru. Po szczodrym wieczorze jest okres szczodrych godów, czyli 12 dni celebrowania. Potem są zapusty, czyli takie kolędowanie, czyli składanie życzeń
od drzwi do drzwi z przebierańcami różnymi. Później mamy właśnie wspomniane Jaregody. Jest Maik, który właśnie teraz wspominałam, że niedawno był. Gromady rodzimowiercze właśnie pięknie obchodziły święto. To jest takie kolorowe święto, które było. Potem będzie stado wspomniane, czyli właśnie zlot wszystkich gromad, gdzie to też jest magia niesamowita. Po stadzie mamy właśnie Noc Kupały, Plony wspomniane, Dziady Jesienne, jedne z nielicznych świąt lunarnych, bo wszystkie raczej są solarnymi świętami. Dziady przypadają jesienne na drugi nów po równonocy jesiennej, dokładnie. Tak, to też ma właśnie trzeba wszystko. Trzeba się trochę na astrologii znać. Trochę ma to znaczenie. No i teraz też są robione w współczesnych gromadach rodzimowierczych współczesne święta, które powstały niedawno, na przykład Welesowe, Perunowe jeszcze jako tako można gdzieś tam wyłapać, że gdzieś są przesłanki, że było. Mokoszowe na przykład, tak, czyli święta ku czci generalnie bogów, nie? To są jeszcze takie te w międzyczasie pomniejsze święta. I na zakończenie naszej rozmowy zostało nam jeszcze kilka minut. Kolejnym takim świętem zbliżającym się wielkimi krokami jest Noc Kupały. Co masz zaplanowane, jeżeli chodzi o obchodzenie tego obrzędu? Spotykamy się na dziko, bo jak wiesz, można, w Szkocji jest takie prawo, że można kampingować bez zezwoleń, to znaczy są wyznaczone miejsca, gdzie trzeba wykupić permitę, jednak akurat my stwierdziliśmy, że będziemy dzikimi Słowianami i zamierzamy spędzić noc, a właściwie dwie, czyli spotykamy się w piątek i trwa to wszystko do niedzieli. Będzie trwało do niedzieli i w sobotę, jak wstaniemy, zjemy śniadanie, rozchodzimy się po lesie, bo to będzie w lesie nad wodą. Miejsca nie zdradzę, bo tylko dla tajemniczonych osób, które bardzo będą chciały i które znamy, no tak, bo to nie jest impreza po prostu, tak jak wspominałam. Więc zapraszam serdecznie osoby, które po prostu są takie chętne i zdecydowane na to, żeby przeżyć taką typową noc kupały, a nie imprezę pod tytułem kupała. I spotykamy się rano, tak, rozchodzimy się, szukamy ziół, kwiatów, mężatki szukają głównie ziół, panny szukają kwiatów na swoje wianki, a mężczyźni będą szukać składników do utworzenia kukły. Dlaczego się śmiejecie? Ja myślę, że Rysiu chciał nawiązać do ciągłości świata. Bo Boga jarzyło. I to będą takie zadania w podgrupach. Później się spotykamy w jednym punkcie z powrotem. Dziewczyny plotą wianki, mężatki zajmują się ziołami, faceci robią kukłę Boga jarzyło, ponieważ będzie potrzebna nam. No i jakby będzie to podzielone na cztery części. Najpierw spotykamy się w świętym kręgu, potem mamy aktywności nad ogniem, potem nad wodą i ostatnia część to będzie biesiada, która będzie trwała do białego rana i przywitamy po prostu słoneczko i tym zakończymy, które wstanie na drugi dzień i tym zakończymy cały obrzęd. Informacje o tym, jak można się skontaktować z tobą, dogadamy jeszcze w trakcie drugiej części i my to podamy na naszej stronie facebookowej. Ania, dzięki serdeczne za otworzenie właściwie tematu, bo to było takie posmakowanie tego, z czym tą słowiańszczyznę i te obrzędy się je. Informacje na temat tego, jak dołączyć do grupy, też podamy na naszej stronie facebookowej, szczególnie dla tych, którzy są bardzo zainteresowani tymi obrzędami i braniem udziału w obrzędach, a tak jak powiedziałaś, nie w imprezach. Serdecznie dziękuję za przybycie do studia. Ja tylko przypomnę, że gościem dzisiejszej audycji była Anna Rusowicz, która w Szkocji jest od ponad 8 lat, zajmuje się działalnością kulturalną i społeczną, pasjonatka motocykli, kempingów i dzikiej natury. Dzisiaj opowiadała o słowiańszczyźnie, która jest szczególnie bliska jej sercu. Linki do strony facebookowej podamy pod naszym wideo. Ja przypominam, że wysłuchacie Polonu, pierwiastka radioaktywnego na 106,7 oraz 107,2 FM. Marzena Farana-Sherlock.
I Ryszard Benrod. Ja tylko jeszcze szybko przypomnę, że w następnej godzinie mamy przygotowane dla was dużo dobrej polskiej muzyki. Dzisiaj taki theme dance'owy będzie, dosyć tak mi się wydaje, więc przyspieszymy trochę tempo. Pamiętajcie, że możecie się cały czas z nami kontaktować w trakcie trwania programu facebook.com/polonaudycja. Została nam jeszcze godzina, a my jesteśmy z wami zawsze we wtorek od godziny 20 do godziny 22.